Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj razem z Pawłem będziemy robić pierniczki i w międzyczasie będziemy odpowiadać wam na pytanka, które zadawaliście na moim Instagramie. Są to pytania do mnie, pytania do Pawła i wspólne pytania. Okej. I będziemy mogli tutaj się rozwinąć, poopowiadać co u nas i tak dalej. Robiliśmy kiedyś w ogóle wspólnego Q&A? Takiego, żeby od A do Z siedzieć razem? U ciebie na kanale, pamiętasz, że raz w lesie siedzieliśmy. Faktycznie, był taki, no. Zazwyczaj jest tak, że ja robię swój i ewentualnie ciebie o coś podpytam i ty robisz swój i mnie o coś podpytasz, nie? A tutaj, no, ciekawie. Dawno też nie robiliśmy pierników. 2-3 lata temu? 2 lata temu na pewno. W zeszłym roku chyba nie robiliśmy. 3, w bliźniaku. Ej, bez kitu, 2 lata temu też nie robiliśmy, no. Właśnie, dzisiaj będziemy robić swoje pierniczki. Wczoraj przygotowałam ciasto, ono sobie leżało całą noc w lodówce i teraz sobie je wyrobimy i będzie fajnie. Subskrybujcie kanał, przypominam wam, że daily jest, codziennie film o 16:30 na kanale Wolci, także zachęcam serdecznie do subskrypcji. Proszę bardzo. Ej, nie aż tak, chłopie, co ty robisz? No, to ale... ciasto się klei twoje, jest do dupy. Dobra, daj, ja to zrobię. Daj, ja to zrobię. Tak, to dobra właśnie rada, jest. Rada, róbcie coś celowo źle, żeby zrobiła to za was. Aj, te chłopy. Pierwsze pytanie jest bardziej skierowane do ciebie. Oho. Dlaczego tylko ja mam daily? No bo po pierwsze mamy trochę wspólnej publiki i nie miałoby to sensu, żebyśmy mieli oboje daily. Po drugie, ty masz montażystę na pełen najlepszego etat. Najlepszego montażystę. Ja nie mam montażysty na pełen etat, mam montażystę takiego dodatkowego, który montuje mi w sumie raz w tygodniu film. Ma też jakieś tam swoje obowiązki, nie jest w stanie mi pomagać więcej. No i też w sumie nie wiem, czy chcę robić daily. Zresztą widzę. Ja jestem już na tym YouTubie 6 lat? 5 lat? No sporo i cały czas działam pełną parą. Nigdy nie było tygodnia przerwy u mnie na kanale i gdzieś tam też już chciałbym trochę sobie odpocząć, a nie cały czas, wiecie, nagrywać. Nie kocham nagrywać, ale no mimo wszystko jakby chciałbym to trochę uspokoić. O kurde. No i masz swoje ciasto. Zrobię sobie. Ciasto mi jednak chyba złe wyszło. A robiłam według przepisów, wszystko proporcjonalnie. Ale to ja się nie znam. Ale pierniki nie muszą być takie chude, nie? Nie no, jak będą grube, będą nawet fajniejsze, mi się wydaje. No tak, żeby chociaż po 3-4 pierniki nam wyszły, nie? No właśnie. Żebyśmy mieli co stroić. To w międzyczasie, jak ty dalej rolujesz, to ja może przeczytam drugie pytanie. Kiedy będziecie wprowadzali się do domu i co robicie z tym mieszkaniem? To jest dobre pytanie. Sami nie znam odpowiedzi. Znaczy na tą pierwszą, bo na tą drugą znamy. Mieszkanie mamy już sprzedane. Jakby już znaleźliśmy nowego właściciela, już mamy podpisaną umowę przedstępną. Do końca stycznia musimy się stąd wyprowadzić. To na pewno. Więc to jest jakby nasz deadline, ale no chcielibyśmy jeszcze w grudniu się przeprowadzić do naszego domu. Czy się uda? No mamy nadzieję, że tak. Tylko mając na myśli grudzień, mamy bardziej na myśli 26 grudnia. Tak, że to już będzie po świętach. Stwierdziliśmy, że nie chcemy też tak, wiecie, na łeb na szyję po prostu się przeprowadzać, bo chcemy tam spędzić święta, bo to też nie ma sensu. Ma być to taki fajny moment, że się przeprowadzamy na spokojnie, a nie, że po prostu szybko, szybko, żeby tylko święta tam spędzić, więc święta spędzamy tutaj w tym mieszkaniu jeszcze raz i wtedy po świętach, prawdopodobnie między świętami a Sylwestrem, przeprowadzimy się tam. A wy to zobaczycie w styczniu. Dobra, mamy taki wałek. Mamy taki wałek, który ci się bardziej podoba, ten jest fajniejszy. Ten jest fajniejszy. Pani powiedziała nam, która nam sprzedawała, że trzeba to natłuścić. W sensie, oliwą, że wałek. Oliwą, olejem albo masłem. Żeby ciasto się nie przykleiło w te małe wnęki, bo potem tego nie wyciągniemy. O wow. Więc to taki tip też dla was, jeżeli macie takie wałki, to sobie natłuścicie to. Ogólnie tak się zastanawiam, trochę to jest useless. Czemu? No bo w momencie, gdy chcemy stroić te pierniki, wiesz, jakimiś polewami i tak dalej, no to będzie ci tylko przeszkadzać w strojeniu. To jest spoko w momencie, gdy chcesz zrobić same pierniki. Ale w momencie, gdy chcesz je stroić, to uważam, że to jest bez sensu. Bez kitu. Nie pomyślałam o tym. To te użyjemy sobie po prostu tak o prywatnie, jak na przykład nas przyjdzie Julcia czy coś. I na naszych Instagramach pokażemy wam piękne zdjęcia naszych pierników. To jednak bierzemy foremki. Ja bym zrobił mało, ale porządnie, a nie dużo, ale byle jak. Ja bym zrobił po 3 pierniki. No tutaj więcej z tego nie wyjdzie, kochanie. No tak szczerze to nie. Ja chcę zrobić choinkę. Ja chcę zrobić ciastka. O i zobacz, jaka klasa, serduszko jakie ładne. Chatka, chcemy chatkę? Zróbmy nasz dom, może będzie szybciej. Tak, jak zrobimy go tutaj, to może szybciej się zrobi tam. Co tak na środku? I tak potem to ciasto zwijasz i rozwałkowujesz jeszcze raz. Dobra, mamy to. Przekładamy teraz nasze pierniczki na blaszkę. Ale choinkę se zrobiłeś. No trochę krzywa wyszła, ale to tam pół biedy. No ale uważaj, jak ty je rozkładasz. No bo one się rozklejają, ja jak je przekładasz. Ja sama to zrobię, zostaw to. Ty to przekładaj. Patrzcie tą choinkę, widzowie. Patrzcie ten dom, co on z nim zrobił. To trzeba po prostu delikatnie, a nie się rzucać na to. No dobra, wstawiamy nasze pierniki teraz na 12 minut do piekarnika. I odpowiadamy na trzecie pytanie. Czemu tak rzadko pokazujecie papuszki? Jakoś tak nie pokazujemy po prostu. A nasze psy to takie atencjusze, że one po prostu się cały czas
kręcą przy tej kamerze i one są po prostu cały czas na widoku. Ale kiedyś więcej kontentu robiliśmy z naszymi zwierzeczkami. Z piskami też. No. A teraz sobie tak nie robimy już kontentu ze zwierzeczkami. Nie dlatego, że ich nie kochamy nagle czy coś, ale generalnie ja papuszki co jakiś czas wypuszczam, klatki sobie u mnie w biurze i tyle. Ale papuszki są, dobrze się trzymają, żyją i są po prostu u kogoś w biurze. Dokładnie i tak. Teraz też w naszym nowym domu, bo też o to były pytania, będą prawdopodobnie u Ciebie w biurze. Ale o tym przekonacie się u Pawła na kanale, bo tam będzie pokazane jego biuro. Nasze pierniczki są już gotowe, mamy tutaj różne pisaki. Co ty zjadłeś? Laskę. Dobra, fajne, delikatne. Dobre są. Są git, no. No. Mamy tutaj pisaki, posypki, barwniki, lukiery i jeszcze jest polewa biała w mikrofali. Okej. I tą polewę białą możemy sobie przelać i ją po prostu użyć, nie? Ja biorę pisaki. Ja też biorę pisaki, bo ja będę robić laskę cukrową, taką wiesz, biało-czerwoną. Teraz kolejne pytanie, tym razem do mnie. Jak czujesz się podczas daily? Ogólnie dobrze. Nie przeszkadza mi to, że mam daily, że mam dużo pracy i tak dalej, bo jest dzisiaj 13, a ja mam filmy nagrane do 18, więc mam 5 dni w przód filmy nagrane. Wszystkie pomysły tak naprawdę są wymyślone już od kilku miesięcy, więc wydaje mi się, że idzie mi całkiem spoko. To jest jakiś odcinek typu, kto zrobi lepszego piernika, wygrywa 100 zł? Chcesz tak zrobić? No pewnie. Dobra, deal. Łatwa stówka. No dobra, deal. Czy nie szkoda wam tego mieszkania? Mi bardzo. Mi nie bardzo. Tutaj z Pawłem się nie dogadujemy odnośnie tego tematu do końca. Też wydaje mi się, że można widzom wyjaśnić jedną rzecz. To mieszkanie jest moje. W sensie jakby na papierze. Ja za nie zapłaciłem, ja je kupiłem i tak dalej. Wiadomo, to też nie jest tak, że Paweł mówi: ej, to jest moje mieszkanie. Tak, czy że to... ja nie czuję się tutaj jak u siebie w domu. Tylko bardziej chodzi o to, że przyszedł taki moment, że stwierdziliśmy, ja też stwierdziłam, że chciałabym, żeby coś było wspólnego. Jakby my mamy mocno osobne budżety i całe życie będziemy mieli osobne budżety. Jedni mówią, że to dobre, inni mówią, że to złe. Ja uważam, że jest to dobre. To też jakby jest nasza taka wspólna decyzja, że tak jest, a nie, że Paweł powiedział: o, mamy osobne budżety i tyle. Tak, tylko dokładnie po prostu tak. Każdy z nas zarabia na siebie i tyle. Wiadomo, że jak są jakieś wydatki do domu, no to się składamy. Czy jak idziemy na jakieś wakacje, które nie są jakby przez kogoś opłacane, to też się składamy. I wydaje mi się, że to jest fair, że każdy z nas ma jakiś tam swój budżet i po prostu tyle, no. No, że też nie rozliczamy się co do grosza, no nie? Wiadomo, raz ty wydasz więcej, no raz wiadomo. Ja więcej. Wracając już do sedna. W to mieszkanie wkładałem pieniądze stricte ja. Więc, no mimo wszystko, Ola sama z siebie mnie ingerowała w wykończenie wnętrza. Tylko ja ingerowałem. Co za tym idzie, jak możecie zauważyć, wnętrze jest ciemne. Gdzieś tam trochę jest kompromisu z Olą i jest trochę jasności. Dla mnie byłoby jeszcze ciemniejsze najchętniej. Ale jest ono tak zrobione pode mnie i ja po prostu kocham to mieszkanie. Nie mogę powiedzieć, że mi to mieszkanie się nie podoba, bo jest naprawdę piękne. Ale, no ja wolę jaśniejsze klimaty i to będzie widać na przykład u mnie w biurze. W tym domu, który teraz wykańczamy, jest dużo kompromisów. No bo to już jest taki wspólny zakup, wspólny, tak, nie? Wspólnie podejmowaliśmy wszystkie decyzje. Tak szczerze to po Warszawie nie mieszkamy się tu jakoś super, dlatego też była taka decyzja, a nie inna o kupnie czegoś innego. Także tak, ja żałuję. Ja, gdy podpisywałem moją przedstępną, to mi się tak ręka trzęsła. Nie chciałem sprzedawać tego mieszkania, no ale jak się tam przeprowadzimy, to co bym z nim zrobił, nie? No ale to też nie jest tak, że Paweł nie chce się przeprowadzić, nie? Bo to też tak, też chce się przeprowadzić, dokładnie tak. Także to jest taki trochę po prostu, szkoda mi po prostu z tego mieszkania. Myślałem, że to ładniej wyjdzie. Pięknie jest. Stówka w mojej kieszeni zostaje. Zamysł był dobry, widzowie. Czy boicie się tego, że po wyprowadzce pieski będą czuły się źle w nowym domu? Będą czuły się lepiej. Ostatnio, jak byliśmy sprzątać łazienkę, to wzięliśmy pieski ze sobą. I powiem wam, że Skipper i Riko po prostu, oni tam oszaleli. Oni biegali w kółko. Po schodach, do góry, na dół. Do góry, byli ciekawi. My siedzieliśmy u góry, a oni sobie biegali po dole. Widać, że oni po prostu są szczęśliwi tam, gdzie my jesteśmy. A jak zobaczył ogród, to zwariują przede wszystkim Skipper, no bo on został wychowany od małego w ogrodzie. Tak, kiedy kolejny odcinek na kanale Jaworscy gotują? I jeszcze też było pytanie o regularność, bo ta regularność w grudniu się trochę załamała przez moje daily przede wszystkim. W sumie tylko i wyłącznie przez twoje daily. Bardziej kwestia była montażysty niż tego, że po prostu my byśmy się nie wyrobili, żeby nagrać te filmy, bo wydaje mi się, żebyśmy się wyrobili, żeby nagrywać, tylko po prostu jest problem, żeby to zmontować. Dlatego nie ma filmów regularnie, w sensie jakby są regularnie, ale są raz w tygodniu. Ale w sensie już wracamy z dwoma filmami w tygodniu i może będzie trochę nowych serii. Będzie zmiana kontentu lekka. Tak, będzie trochę zmiana kontentu, ale to zobaczycie chyba w styczniu, nie będziemy nic mówić, co? No, zobaczycie. Ale będzie fajniej, na pewno będziecie zadowoleni. Ej, szczerze, to twoja laska cukrowa wygra. To jest największy banał,
a po prostu tym banałem sobie wygrasz. Czy mieliście taką sytuację, że nagraliście film, ale nie doszło do jego publikacji? Był taki jeden film, jak mieszkaliśmy w Warszawie. O, był, no. Dwa filmy takie były. Jeden był ten, co nagrywaliście, jak mnie nie było. No, ten na... no. A drugi był Mniej się ubrudzisz, czy coś takiego, coś tak się to nazywało. A, bez kitu, no. Tak, no. Mniej się ubrudzisz, tragedia to była, mi się ubijały, no, masakra to była. Ale też przed Warszawą kilka filmów takich było. Tak. Aczkolwiek w naszej karierze nie wydarzyło się to zbyt często. Tak, po prostu bardziej było na zasadzie, że nie podobał nam się efekt finalny tego, jak to wyszło i stwierdziliśmy, że wolimy tego nie wrzucać, żeby też nie wrzucać jakichś takich, wiecie, niefajnych filmów. Dokładnie tak. Ale to chyba bardziej do ciebie na kanał niż do mnie. Do ciebie chyba nie było filmu, który byśmy nagrali i go nie opublikowali. Nie. Czy będziemy kontynuować daily po grudniu? Niestety nie, widzowie. W sensie jakby ja lubię klimat świąteczny i dlatego to daily jest w grudniu. I podoba mi się jakby sam ten pomysł vlogmasów, ale nie chciałabym prowadzić daily dłużej. I na pewno nie chciałabym prowadzić daily jakby poza grudniem, bo mocno to zaburza takie normalne funkcjonowanie to daily. Także daily dłużej nie będzie, będzie tylko w grudniu. I to do 25 grudnia, a potem będą filmy tak jak zawsze, czyli w poniedziałki i w czwartki. Czy macie zaplanowane jakieś podróże w najbliższym czasie? Nie mamy nic konkretnego kupionego. Znaczy jedno mamy kupione, tak, ale tak poza tym to... Nie mamy kupione. Jak dwijasz? No w styczniu jeszcze jedziemy. A, tak, jedziemy, na wyjazd z Karolem i z Natalią, więc fajnie, ale to będzie taki wyjazd bez kamer, taki chillowy, żeby sobie po prostu odpocząć i żeby też spędzić czas tak razem. Na Instagramie pewnie coś się pojawi. Dokładnie tak. Podejrzewam, że będzie tak, że w tym roku będzie bardzo dużo wyjazdów. Już takich wspólnych też będzie dużo. Będzie więcej wspólnych, no, na pewno. Jakby mi się nie chce jeździć samemu. Tak, Paweł stwierdził, że mu jest nudno samemu na wyjazdach i że chciałby też pojeździć trochę ze mną. Znaczy, inaczej, może nie jest mi nudno, ale za każdym razem jak jadę, to myślę, o kurde, ale tu fajnie, szkoda, że nie ma ze mną Oli, nie? Znaczy, na pewno jakieś takie pojedyncze wyjazdy solo się też przytrafią, nie? Bo też są na przykład filmy, które ja wolę nagrać sam, które no z tobą, no, wychodzą zbyt chaotycznie, których nie da się z tobą nagrać. Jak duży będzie wasz ogród i czy będziecie go pokazywać? Nasz ogród ma 500 metrów, działka z domem ma 600. Ogród ogólnie mamy już w większości skończony. Mamy żywopłot, mamy wyłożoną trawę, mamy zrobione kostki brukowe i tak dalej. Tak. Czy będziemy go pokazywać? No pewnie coś tam pokażemy, ale nie będzie takiego, wiecie, stricte pokazania ogrodu, no bo mimo wszystko... Chcemy zachować większą prywatność niż na przykład w poprzednim domu, bo w poprzednim domu pokazywaliśmy normalnie ogród, całe osiedle i tak dalej. Mieliśmy takie wycieczki pod domem, że było ciężko. Dlatego no niestety gdzieś tam bardziej chcemy tą prywatę sobie zachować. Wiadomo, to się nie uda i tak okoliczni będą widzieć, gdzie mieszkamy. Aczkolwiek nie będzie być może takiej sytuacji, że przyjedzie mi nagle pan z Lęborka z synem i powie: hej, ja przyjechałem po zdjęcie, i jak ja mu odmówię, bo jestem w swoim własnym domu, on będzie robił mi aferę o to. Bo takie sytuacje też się często zdarzały. No, miała być ładna choinka. Wyszło jak wyszło. A, ale patrząc na twoją, nie jest tak źle z moją. Aha, ej, moja jest piękna, co ty w ogóle masz do mojej choinki? Czy macie jakieś postanowienia noworoczne i plany na przyszły rok? Chyba nie! Ja nagrałem taki film w zeszłym roku, gdzie ja uważam, że postanowienia noworoczne jakby nie mają sensu na przykład. Że w momencie, gdy chcesz coś zmienić w życiu, to możesz to zmienić tu i teraz, a nie czekać na nowy rok i jakby szukać pretekstu. To jest tylko dla mnie takie szukanie pretekstu, nie? Jakbym chciał coś tak naprawdę zmienić w swoim życiu, to bym to zmienił w tym momencie. Albo może chcesz coś zrobić, a jak chcesz coś zrobić, to po prostu to robisz, a nie się nad tym zastanawiasz. Ja wychodzę z takiego założenia. A ty masz jakieś postanowienia noworoczne? Nie, postanowień noworocznych nie, ale bardziej, że jakby chciałabym po daily zacząć robić rzeczy, nie? Że znowu regularnie sobie ćwiczyć, znowu regularnie sobie chodzić na pilates i tak dalej, no bo mimo wszystko przez to, że mam teraz daily, no to czasowo nie daję rady i jak skończy się tylko daily, no to wtedy będę do tego wracać. Czy zamierzacie znowu otworzyć jakiś sklep internetowy? Nigdy nie mów nie. Ja cały czas kminię nad czymś, nad jakimś produktem, czy otworzeniem czegoś takiego ciekawego. Na pewno nie będzie to sklep z ubraniami, koszulkami, czy z bluzami, bo przepaliliśmy na tym duży budżet i widzimy, że nie ma to sensu. Znaczy, myśleliśmy o sklepie, jak mieszkaliśmy w Warszawie. Tak, wtedy chcieliśmy otworzyć sklep z ubraniami. Ale no... Nie doszło do tego. No nie. Ale będzie ostatnie pytanie. Ile wydaliście na dom i ile go remontujecie już? Remontujemy go od lipca. No, od połowy lipca. Czyli mamy 5 miesięcy. Ile wydaliśmy? Za dużo. Łącznie z zakupem? No, chyba tak, no. Milion 200 już będzie.
No też dużo wydaliśmy na ogród, bo mimo wszystko chcieliśmy się wprowadzić już z gotowym ogrodem, żeby też nie było takiej sytuacji, że nie możemy wypuścić piesków. Wydaliśmy mało na ogród tak naprawdę. Na ogród znaczy... wydaliśmy 70 tysięcy i to może brzmieć dużo, jakby faktycznie to są duże pieniądze. Chodzi mi bardziej o to, że w stosunku do tego, co powiedzieli nam na początku, poszliśmy na początku do profesjonalnych ogrodników. Tak, bo stwierdziliśmy, że my się na tym totalnie nie znamy, że chcielibyśmy mieć, wiecie, takie systemy nawadnienia, kostkę większą, chcielibyśmy mieć już ładnie cały żywopłot postawiony i tak dalej i po prostu nie wiedzieliśmy, za co się zabrać. I stwierdziliśmy, że pójdziemy do projektantów, którzy nam jakby wszystko zaprojektują, też nam wszystko to zrobią. Podaliśmy im budżet, jaki mamy. Tak. Oni powiedzieli, dobra, zmieścimy się. Zaprojektowali lejtowo. Nam przepiękny ogród nam zrobili. I przyszliśmy na spotkanie, patrzymy na ten ogród i mówimy, kurde, w tej tyle cenie? Rzeczy za taką kwotę. No i ta kwota była mniej więcej taka sama, jak teraz wydaliśmy. No do 100 tysięcy tak. Powiedzieliśmy im, że chcemy. Że generalnie. Maksymalnie już z wszystkim. A oni nam wyskoczyli z ceną 380 tysięcy. I my siedzimy na tym spotkaniu i my nie wiemy, co powiedzieć. Mówimy, no ale mówimy, że jest budżet 100 tysięcy. A oni, no tak, ale my tutaj to dodaliśmy, to dodaliśmy, to dodaliśmy. To możemy na przykład... usunąć altany? Tak. Zrobić mniejszą kostkę i... nie robić płotu! A my mówimy, no ale jak? Przecież my jakby na tym nam zależało. Udało nam się na przykład mega tanio wyrwać płot w Castoramie. Znaleźliśmy też fajny żywopłot w fajnej cenie. No i jakby ogrodników też znaleźliśmy dużo tańszych, po prostu. Także jak za wykończenie ogrodu, tak powiedzmy, że na Cito, bez altany, fakt, to jest cena bez altany, to naprawdę nie jest zła cena, nie? Ile zrobisz pierników? Trzeci robię. A. No ja już skończyłem wszystkie trzy. Wstawimy po prostu zdjęcia całych talerzy i widzowie wybiorą jeden talerz na Instagramie. Co to na to? Dobra, widzowie, to tyle. Widzimy się na ocenie. Ja tylko skończę sobie jeszcze domek i... Nasze pierniki finalnie prezentują się tak. Tu są moje piękne, natomiast tutaj w tym momencie widzicie Oli... piękne, najpiękniejsze. Także co? Zobaczymy, kto wygrał. Ładny, nie? No ładny, no. No. I on, widzowie, wygrał. No prawda, jest wiadomo. Więc słówka dla mnie. Bliknę ci. Dziękuję bardzo. Widzowie, subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i widzimy się jutro o 16:30. Pa, pa!